لابد أن المسلم يتأدب بالآداب الإسلامية بالأخلاق الإسلامية. Bardzo ważne jest, aby muzułmanin zachowywał się w piękny sposób, miał piękne, dobre maniery muzułmańskie. يعني المسلم لابد يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Bardzo ważne, żeby muzułmanin ozdobił się cechami charakterystycznymi i dobrymi manierami te, które miał prorok صلى الله عليه وسلم. يصدق ولا يكذب. Mówi prawdę i nie kłamie. Ja أمين يكون لا ليس بخائن. Że jest osobą, której można zaufać, nie która oszukuje. ما ينقل الكلام بين الناس غيبة ونميمة. Że nie rozpowiada plotek pomiędzy ludźmi. كذلك المسلم يظهر عليه أثر الإسلام في لباس نظيف ليس متسخ. Tak samo jak patrzy się na muzułmanina, to widać po nim, że jest czysty, że ubiera ubrania muzułmańskie z islamu, że są one czyste, zadbane. لكن لا يلبس محرم, لا يلبس حرير, لا يلبس شيء يكشف العورة. الرجل لا يلبس الحرير, مرأة تلبس الحرير والذهب. Mężczyzna nie zakłada nie zakłada ubrań, które są dla kobiet, nie odkrywa swojej nie zakłada jedwabiu, nie odkrywa swojego ciała. لا يتكلم إلا بالخير. Muzułmanin nie rozmawia, nie mówi jak tylko to, co dobre. لا يسب, لا يشتم. Nie obraża nikogo, nie używa złych słów. حتى مع الكفار يعاملهم بحسن الخلق. Nawet jeśli chodzi o ludzi, którzy nie wierzą, traktuje ich w dobry sposób, z dobrymi manierami. أمر الإسلام ببر الوالدين وصلة الأرحام ولو كانوا كفارا. Islam nakazuje nam, żebyśmy byli dobrzy dla rodziców i tak samo dla naszej rodziny, nawet jeśli są niewiernymi. الإحسان إلى الزوجة لا يسيء إليها لا بالفعل ولا بالكلام ولا بالضرب. Tak samo jeśli chodzi o mąż do swojej żony, traktuje ją dobrze, nie wyzywa jej, nie używa przemocy fizycznej wobec niej. كذلك تربية الأولاد. Tak samo wychowanie dzieci. لابد أننا نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها. Bardzo ważne jest, żebyśmy wracali do biografii naszego proroka صلى الله عليه وسلم i działali tak samo, jak on działał.